Powiat Skarżyski jako lider w partnerstwie z powiatem koneckim i powiatem starachowickim realizuje projekt e-geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 rozwoju e-społeczeństwa, osi 7 sprawne usługi publiczne regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6 833 273 zł, z czego 85% środków pochodzi z RPO, a pozostałe 15% to wkład finansowy zapewniony przez powiaty skarżyski, starachowicki i konecki. W ramach projektu w powiecie skarżyskim przeprowadzono digitalizację i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym, modernizację bazy ewidencji gruntów i budynków, modernizację IT poprzez zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego, rozbudowę geoportalu o dodatkowe e-usługi. Projekt ten to kolejny krok w rozbudowie i rozwoju e-usług. Umożliwił on wygodny, bezpieczny i szybki dostęp dla osób fizycznych i prawnych do zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu skarżyskiego. Platforma, którą znajdziemy pod adresem www.skarzysko.geoportal2.pl, umożliwia łatwy dostęp do usług z komfortu własnego domu, eliminując potrzebę osobistego kontaktu. Projekt e-geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego, to efekt długotrwałej pracy z zaangażowaniem wielu osób. Cieszymy się, że możemy zapewnić mieszkańcom, przedsiębiorcom powiatu skarżyskiego nowoczesne narzędzie, które usprawni dostęp do kluczowych zasobów geodezyjnych. Naszym celem była rozbudowa geoportalu, by jeszcze łatwiej, bezpieczniej i efektywniej każdy mógł załatwić codzienne sprawy. Dzięki temu rozwiązaniu chcieliśmy spełnić oczekiwania współczesnego społeczeństwa. Geoportal powiatu skarżyskiego to nie tylko przeglądanie danych. Sprawę możemy załatwić od złożenia wniosku przez dokonanie płatności, aż po otrzymanie materiału wraz z licencją, bez wychodzenia z domu. Geoportal umożliwia każdej zarejestrowanej osobie m.in. złożenie wniosku o wydanie mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, rejestru cen i wartości nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów i innych równie ważnych materiałów. Przykładem może być tutaj obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych. Geodeta zgłasza pracę elektronicznie, uzgadnia materiały potrzebne do wykonania pracy elektronicznie, dokonuje płatności elektronicznie, otrzymuje materiały elektronicznie wraz z licencją. Podobnie z zakupem materiałów zasobu, np. map sytuacyjno-wysokościowych. Projekt e-geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego, stanowi nie tylko krok w rozwoju cyfrowych usług geodezyjnych, ale także symbol współczesnego podejścia do efektywności administracyjnej. Dzięki tej inicjatywie powiat skarżyski umożliwia swoim mieszkańcom oraz firmom wygodny, bezpośredni i kompleksowy dostęp do zasobów geodezyjnych.